Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na wydanie informacji. Dziećmorowice po raz kolejny, a dokładniej po raz szósty, stały się stolicą polskiego sera podczas znanego już w bardzo wielu kręgach festiwalu sera. Bardzo cieszy mnie to, że jest chyba pół Wałbrzycha młodych rodzin z dzieci. Jest tak dużo ludzi, że do stoisk z różnymi serami trudno się dopchać. A sery są różnorakie, i krowie, i kozie, i owcze, o smakach też przeróżnych. Można wszystkiego spróbować. Producenci są hojni, nie żałują absolutnie żadnego smaku. Można też kupić ser. Oprócz serów można popróbować pierogów, gdzie głównym farszem, główną rolę w farszach odgrywa ser. Wiele osób przekonało się, jak bardzo wyszukane dania można wyczarować z sera, a rodzajów sera było naprawdę wiele. Sery są fantastyczne, smaczne, przeróżniaste, piwko zimne chłodzi nas, absencja jest też bardzo duża, proszę Pana. No jak widać, dopisała pogoda i dlatego nas tyle jest. Impreza cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczą tłumy ludzi, którzy przybyli delektować się potrawami z serów. Na mnie największe wrażenie zrobiły tłumy osób, które są, tłumy im to nie tylko mieszkańców Walimia, bo są i Wałbrzyszanie, są ich z gmin ościennych, ale także widzieliśmy tutaj również mieszkańców Wrocławia, więc impreza szeroki zasięg i myślę, że właśnie te wszystkie smakołyki, te sery, te wszystkie wyroby, które są seropodobne i z serem, bo taka jest myśl przewodnia. Myślę, że sprawiają to, że te tłumy mieszkańców, tłumy z okolic co roku tutaj witają już po raz szósty w tym roku. No, jestem pod wrażeniem, że tak dużo ludzi tutaj przyjechało. W końcu Dziećmiorowice są małą miejscowością, ale rozumiem, że i festiwal sera już ma swoją renomę, ale ludzie w sierpniu, w tak piękny dzień, w dniu wolnym od pracy, lubią takie imprezy, a ta frekwencja wskazuje, że wasza jest szczególnie udana. Myślę, że impreza udana. Widzę po ilości gości. Myślę, że przewinęło się już parę tysięcy osób. Wszystko przed nami. Bawimy się. Chciałem też powiedzieć, że zaraz będziemy się bawili do wieczora przy muzyce. Będzie wyższał jeszcze ogni zimnych. Duży pokaz około godziny 22. Naprawdę gorąco, gorąco zapraszamy. Myślę, że impreza udana. Jak widać, atmosfera jest przesympatyczna, pogoda dopisała wyjątkowo, a może nie wyjątkowo, bo tylko na te 6 festiwali jeden raz mieliśmy trochę gorszą pogodę, zawsze mamy bardzo dobrą pogodę i wiele, wiele sympatycznych gestów, wiele, wiele takich bardzo życzliwych rozmów, także wydaje się, że się udało. Atmosfera jest bardzo miła, serdeczna, wesoła. Muzyczka gra, ludzie tańczą, a swojsko jest no fantastycznie. Tylko pozazdrościć tym, no, którzy nie przyszli. A my? Pozazdrościć tym, którzy nie przyszli. A nie, przepraszam. Tak. No właśnie, niech zazdroszczą ci, którzy nie przyszli, bo my jesteśmy jak co roku. Szósty festiwal, który zyskał już renomę i uznanie na początku, organizowany był z potrzeby zwiększenia popytu na sery, o czym przypomina m.in. posłanka Katarzyna Brzygłocka. Ja uwielbiam sery, natomiast historia pomysłu na festiwal sera jest bardzo taka prozaiczna. Producenci mleka mieli problemy ze zbytem, przychodzili do mnie jako do posła, co zrobić, i zaproponowaliśmy im, że może sami się najlepiej by zajęli produkcją sera, i część z nich skorzystała z tej propozycji. A my obiecaliśmy, że będziemy próbować ich promować, że będziemy próbować im pomagać. No i tak się zrodził pomysł festiwalu sera. W całym regionie powstało jednak więcej kulinarno-gastronomicznych imprez, dzięki którym poszczególne gminy podnoszą swoją atrakcyjność. Tak, w Czarnym Morzu jest festiwal pieroga, w Jedlinie jest festiwal zupy, a tu jest festiwal sera. To są wszystko różne produkty, wszystkie żywnościowe. I te festiwale cieszą się wielką popularnością i są odbierane przez mieszkańców okolic i Wałbrzycha z wielką sympatią. Widocznie takie imprezy są potrzebne i trafiają w gusta mieszkańców. Tegoroczna impreza przebiegała pod znakiem dań z kuchni francuskiej, dla której sery są bardzo istotnym składnikiem.
Smakoszem serów ukazał się również wojewoda dolnośląski, który również pojawił się na imprezie. Jestem pod wrażeniem pomysłu na lokalne przedsięwzięcie i to takie przedsięwzięcie agroturystyczne, a jednocześnie bardzo modne i chyba obecnie pożądane przez ludzi produkty lokalne, ekologiczne, żywnościowe. Także jestem pod wrażeniem, że na Dolnym Śląsku, w Małym Walimiu tak dużo serów Państwo produkujecie i jesteście chyba dolnośląską stolicą sera. Do kulinarnych szranków o miano najlepszej potrawy z sera stanęło w tym roku aż 17 uczestników. Konkurs dla mieszkańców gminy Walim na najlepszą potrawę z sera. Przerobioną, wyrobioną, przetworzoną. I tam główną nagrodą od 6 lat jest to samo, wyjazd na wycieczkę zagraniczną. Przygotowane zostały 23 dania podawane na słono, słodko, kwaśno i ostro. W tym roku sery korycińskie, po raz kolejny zresztą u nas. Mamy sery ślubowskie, coś nowego, pierwszy raz się z nimi spotkaliśmy. Kolejny raz u nas goszczą firma Fanagri, z czego bardzo się cieszymy. Oczywiście mnóstwo atrakcji, rękodzieło, garncarstwo, także moc atrakcji dla każdego. I o 22:00, jak co roku, sztuczne ognie, fajerwerki, coś takiego specjalnego dla wszystkich, którzy do nas przybyli na tą imprezę. Podczas całej imprezy towarzyszyły liczne dodatkowe atrakcje, takie jak park zabaw dla dzieci, kule wodne. Można było również popłynąć skuterem po akwenie wodnym i wiele innych atrakcji. Inauguracja drugiej ligi zachodniej nie udała się zawodnikom Górnika Wałbrzych, którzy swój pierwszy mecz przegrali. Kolejne spotkanie na własnym boisku było już jednak na korzyść Wałbrzyszan, gdzie podejmowali MKS Kluczbork. MKS Kluczbork w kostiumach białych z kapitanem drużyny Łukaszem Ganowiczem. I powitajmy biało-niebieskich, powitajmy Górnika Wałbrzych, dzisiaj kostiumy granatowe z kapitanem drużyny Marcinem Morawskim. Podobnie jak we wcześniejszych meczach ligowych i pucharowych, w tej rundzie pierwsze minuty meczu należały do rywali Górnika. Czego efektem był stracony gol na korzyść Kluczborka po fatalnym błędzie wałbrzyskiej obrony. Żółta kartka dla zawodnika Górnika Wałbrzych. Upomniany został Damian Jaroszewski, grający z numerem pierwszym. Błąd kosztował Wałbrzyszan sytuację, w której rzut karny wykorzystał zawodnik Kluczborka Łukasz Ganowicz, choć nie bez odrobiny szczęścia. Druga minuta spotkania, bramka z rzutu karnego dla zespołu MKS Kluczbork. Bramkę zdobył Łukasz Ganowicz, grający z numerem 17. Z tego, co słyszałem w siatni, to chyba nie było karnego, ale ja widziałem tego z odległości 50 metrów, to nie mogę powiedzieć. Kibice Górnika nie czekali jednak długo na wyrównującego gola. W 15 minut po straconej bramce po akcji Radziemskiego z Moszykiem piłkę przejął Daniel Zinkę i uderzeniem z woleja wyrównał wynik meczu. Druga połowa nie była już tak emocjonująca jak pierwsza. Jednak po otrzymanej drugiej żółtej kartce boisko musiał opuścić Tomasz Wepa i Górnicy grali już w dziesiątkę. Drugą żółtą kartką został upomniany Tomasz Wepa, grający z numerem 6 i w związku z tym, że jest to druga żółta kartka, Tomasz Wepa musi opuścić boisko. Dziękujemy Tomkowi za grę w dzisiejszym spotkaniu. Mimo tego goście nie potrafili przełamać obrony Górnika. Wydawało się, że mecz zakończy się remisem, ponieważ minęła już 90. minuta meczu. Jednak nieoczekiwanie w 92. minucie przed polem karnym gości faulowany był Zinkę.
dzięki czemu ponownie mógł się popisać swoim kunsztem strzeleckim Marcin Murawski. To było dobre. Marcin Morawski! Cóż, mogę powiedzieć po takim meczu, mogę się bardzo cieszyć, ponieważ w ostatniej minucie strzelamy bramkę zwycięską, grając w 10. Wypadają zawodnicy podstawowi z bardzo takich newralgicznych pozycji. Potrafimy to wygrać, ale ja chcę zapomnieć o tym meczu jak najszybciej, bo tutaj nie ma powodów do radości. Mogę się cieszyć tyle z tego, że chłopcy walczyli do końca, ale dzisiaj była naprawdę przysłowiowa partyzantka na boisku i powiem szczerze, nie chcę takiego grania mojego zespołu. Na pewno będziemy musieli sobie mocno porozmawiać o tym spotkaniu, bo to jest poniżej drugiej ligi, co my graliśmy, ale to jest szczęście, że potrafimy wygrać takie spotkanie. Wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo, bardzo trudne spotkanie, bo po tym pucharze w środę, co wygraliśmy, to od nas ciekawało się, że wygramy dzisiaj ten mecz i okazało się, że to było bardzo, bardzo ciężkie spotkanie, no i bardzo się cieszymy, że wygraliśmy tego meczu. Nawet 40 minut graliśmy bez Tomasza Wepy, było bardzo, bardzo ciężko, no i w 90 minucie strzeliliśmy Marcinem Murawskim i teraz można powiedzieć, że te 3 punkty są złote. Górnik Wałbrzych, MKS Kluczbork 2-1. Jedziemy w sobotę do Rybnika i będziemy chcieli 3 punkty zrobić. Niestety kolejny mecz ligowy, który odbył się na wyjeździe w Rybniku z miejscowym rowem Energetyk Rybnik, okazał się korzystny dla rywali Górnika, którzy wygrali na własnym boisku 2-0. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe, tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.